Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Overwatcha. Tym razem to nie będą ciekawostki, tylko po prostu gra. Ja dzisiaj będziemy grać w archiwę misji, która. Znaczy. Najpierw zacznijmy od insurekcji, później na następnym odcinku będzie odwet i czarne chmury. O ile zdążę z wszystkim. Wszyscy będą na koniec, ale dopóki nie zrobię tych trzech. Więc ja do was wrócę, kiedy się wyszuka insurekcja. O, jest. No to zobaczymy, jak pójdzie. Tutaj taki gameplay będzie. Że ho, ho. Okej. To jest najpierw. Sorry za brak komentarza, ale tak za bardzo mi się tutaj rozmawiać nie chce. Trochę chcę się skupić. Nie wiem, czy wolicie bardziej, jak rozmawiam, czy wolicie gameplay. No więc, w sumie to jest bardzo łatwe. Mogę być na przykład wysoki lub coś więcej. Nie wiem. Coś bardziej wymagającego niż to. To jest bardzo łatwe. Tylko nie wszyscy wytrwali do końca z moich znajomych. Bo w sumie pod koniec jest bardzo trudno. Nawet na normalnym. Trzeba bastiony zabić, którzy mają podwojone HP. Więc jest bardzo trudno. Na kanale będzie jeszcze jeden filmik, około 18, 19, a nawet 20, nie wiem. Aha, okej. Myślałem, że ta barierka przynajmniej nie wiem, co się z nią stanie, jak tak wyjadę z nią. Okej. Ta gra nie rozumie sił. Znaczy, na pewno nie jest realna. Ponieważ kiedy walnę tak młotkiem, to się pochyla w tą stronę. Ale kiedy walnę z tej strony, to nawet się nie chce pochylić. Zaprzecza prawom fizyki. Halo, tak nie można. Fizyka musi działać. No jak mówiłem, sobie zabrak komentarza. Rozpoczynam hakowanie! Wykrywam dużą liczbę sił sektora 0, idą w waszym kierunku. Dalej. Nic nie komentuję, nie wiem dlaczego. W ogóle to polecam zobaczyć odcinki z Garry's Moda. I teraz, właśnie w tym momencie, w karcie wam się wyświetli. No, Garry's Mod. Śmieszne momenty, jakoś tak. Nie będę jak to nazwałem. A to był poprzedni film, z dzisiaj nawet. Więc polecam zobaczyć. W ogóle ktoś tutaj ciągle musi stać, a my co chwilę odchodzimy. Jezu, wyłączę ten wiatrak, bo mi zimno się robi. Jutro lub pojutrze może jakiś gameplay ze Oskarem, zobaczycie. Jak nie wiecie, kto to jest Oskar, to zobaczycie. O ile będzie aktywny. Bo już od dawna nie jest aktywny.
Lubię to, może się słabo słyszeć gra, tylko dlatego, że mikrofon mam cicho. Chciałem za bardzo, żeby... Odstukało już mi tam. Myślałem, żeby gra mnie przyciszała. Zaczynamy sekwencję startową. Potrzebuję kilku minut, żeby się naładować. Naprawdę myślisz, że zadziała? Tak ją zbudowałem! Oczywiście, że zadziała! Brzmi przekonujący, nie ma co. Do waszych pozycji zbliżają się z sektora zero. Jak ktoś by chciał mnie grać na Blizzardzie, to w opisie będzie main tag, więc jak ktoś będzie chciał pograć, to będzie mógł. Tą grę gram już od 2018 grudnia. Jeżeli ktoś by chciał wiedzieć. A jaki level to już widzieliście? Nawet patrzcie sobie. 304. Trzeba nic naprawić działka. Ja słyszałem. Tak słyszałem to, co słyszałem. Na razie szarży nie marnuję. Użyję jej dopiero na bastionie jak będzie. Bo bastion to jest bardzo ciężki do pokonania. Co to za dźwięk? Chyba mamy kolejny mały problem. Zdefiniuj mały problem. Nieważne, zajmijcie się obroną ładunku. Potrzebuję jeszcze tylko trochę czasu, ale zadziała, o, właśnie, o niego mówię. O. Przepacz, są najbardziej wkurzający. Przepacz, oni się patrzą, Boże. Warcraft mi się pomylił. Proszę nie chcę bugować ładunku. Dziękuję. Znowu on? Co jest? No tak, wybuchacz przecież dwa razy się pokazuje. Znaczy, ja tutaj. Ej, Reinhardt jest bardzo dobry na ten tryb. Czyli wiem, jaką postać będę wybierał. Bo sobie ktoś poradzić nie może. Lesz, nie wstawaj. Nawet nie próbuj. Nie ma. O nie, zniszczyli mi go. Jeszcze się śmieję z tego. Proszę mi nie pisać. Ponieważ to bardzo wkurza. Jak ktoś pisze, a próbuje się skupić na nagrywaniu na grze. Albo na tym i na tym, tak jak ja. Mam jeden ekran, więc jest bardzo ciężko, bo nie wiem, czy wszystko dobrze jest z OBS-em. Nie wiem, czy się czasami nagranie nie wyłącza. Eee...
dzisiaj wieczorem, też o na 19:20 na kanał Bleć i Garry's Mod. Ogólnie napiszcie w komentarzach, jaka seria najbardziej wam się podoba. Garry's Mod, Overwatch czy Tabs? Tabsa nie wiem, czy dalej będę nagrywał. Jakby ktoś się pytał, to tak, wiem, że była aktualizacja wielka. 31 nowych map, są 21, nie pamiętam. I inne wydzielenie map. A o tym kreatorze jednostek też już wiem, że tak na początek lata ma być. Ja nie mogę się tego doczekać. Naprawdę. Każdego dnia patrzę, czy już wyszedł na przykład mod na Unit Creatora. Bo naprawdę się nie mogę tego doczekać. I tam za King's Row Power Station W, tam o w środku, tam jest ciężko. Ważne jest to, że ten ogień nie bije. Znaczy nie pali. Znaczy nie podpala. Bo ogień nie pali. No i wam też nie polecam. Nawet dorosłym. Bo to niszczy płuca. I szybciej się umiera od tego, więc nie polecam palić. To dobrze. O, świetnie. Aha. Dobra, i tu już jest tak ciężko. No, bo są orisy i bastiony. Tak ciężkie. Nawet nie próbujcie tego przechodzić na legendarnym. Jak tutaj nawet na normalnym można zginąć, to bardzo szybko. Nawet może szybciej niż, nie wiem, na wysokim. To jest bardzo ciężko. Nie, teraz będzie najgorzej. No, bo chyba będą 4 bastiony, to idą 4 orisy, z tego co pamiętam. Albo i nie? Nie, to jeszcze nie to. W ogóle to nie to. Przypomniło mi. Chyba. O. To jest. Aha, okej, nieważne. I taka wygrana, więc co, ja bym tutaj się z wami żegnał. Mam nadzieję, że wam się spodobało, a więc oceniajcie, subskrybujcie. Na razie.